Próbujemy doprowadzić tam nasze służby i helikoptery, ale wiatr to skutecznie uniemożliwia. Z tego co wiem, na łodzi jest dwóch poszkodowanych. Jeden jest nieprzytomny, drugi ranny, ale nie wiemy jak poważnie. Wiatr jest bardzo silny, morze jest niespokojne, fale mają 12 metrów, więc na razie wydostanie żeglarzy z jachtu jest niemożliwe. Na razie nie wiemy, ile potrwa akcja, bo wszystko zależy od pogody. Dobra wiadomość jest taka, że wiatr zaczyna powoli zwalniać.